Witajcie kochani na zdrowym kanale TVB. Witamy pięknie, ślicznie i słonecznie. Moimi gośćmi są dwie piękne, wspaniałe kobiety. Witaj Jolu. Witam serdecznie. Witaj Ilonko. Witam serdecznie, witam Państwa. Jolanta Lewaj-Nowak jest doktorem nauk medycznych i psychodietetykiem, dietoonkologiem. Ilonka Wężyk-Caba jest dyplomowanym naturopeutą, specjalistka od spraw dietetyki. Tak jest. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy, a w zasadzie ja tylko zadałem jedno pytanie. To było pytanie o koenzym Q10. I koenzym Q10, panie piękne, pięknie opowiadały o tym. A koenzym Q10 to jest Celesto. To jest, chodzi o odcinek poprzedni. Słucham? Między innymi, ponieważ tam jeszcze w składzie mamy selen i witaminy z grupy B, nie wszystkie, ale to jest bardzo ważne. Witamina D. O, proszę bardzo. Także to taki jest kompleks. Tak, taki kompleks. To jest duży komplet. Faktycznie jedno z takich lepszych preparatów, jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy też i sercowo-naczyniowe, mniejsza z elastyczność mięśnia sercowego, ale także przy nowotworach zalecam. A czemu problemy? A to nie może być profilaktyka? Jeżeli człowiek czuje się dobrze, to powinien sobie proszę uzupełnić obejrzeć dietę. Nasz poprzedni program. Tak, bo też mówimy o profilaktyce. Ale dlaczego tak mówię? Bo od razu odpowiem na pytanie. Kiedy mądry Polak, że tak powiem, sięga po suplementy, no jak już jest trochę po szkodzie. Ale to nie ma reguły. Ale u mnie też tak było. Także ja jestem statystycznym Polakiem, ale większość ludzi tak ma, że jest potrzeba i dopiero sięgamy. Wtedy dopiero drapiemy się po głowie, jak tu rozwiązać problem. Dlatego tak powiedziałam. Ale dla tych, jeszcze tak podsumowując poprzedni odcinek, dla tych, a zwłaszcza dla pań, które nie chcą się mocno zestarzeć, profilaktycznie proszę brać koenzym Q10. Tak jest. I tyle w temacie tamtego odcinka. Tak jest. A w tym odcinku będziemy mówić, rozmawiać, znaczy panie będą rozmawiały, a ja zadaję znowu jedno pytanie. Taka jest koncepcja. I tej wersji się będziemy trzymać. Czyli berberyna. O co w tym chodzi? Co to jest berberyna? Dlaczego? Dla kogo? Profilaktycznie? Czy z problemami? Jolu, proszę powiedz, co to jest berberyna? Tak, berberyna to jest alkaloid. Czyli już wiemy, alkaloidy są różnego rodzaju. Są też w alkoholach, w narkotykach, jak najbardziej tak. Natomiast ten jest substancją, która bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie, poprawia metabolizm, poprawia jakość naszego życia. Natomiast nie występuje on w jednej roślinie. Tak? I to jest bardzo ważne, bo tych roślin, a zwłaszcza korzeni tych roślin jest wiele. Właściwie nauka, może nie tylko, ale życie berberynę zna już od wielu, wielu lat, zwłaszcza w medycynie chińskiej. Była ona bardzo powszechnie stosowana w ziołolecznictwie. Dodam jeszcze w egipskiej. W egipskiej. Tak. Dokładnie. To te produkty jak najbardziej. Dzisiaj wiemy, że to jest berberyna. O, może tak. Oni wtedy nie nazywali tego berberyna, natomiast wiedzieli, że niektóre korzenie mają bardzo dobry wpływ, jeżeli ktoś walczy z otyłością, walczy z insulinoopornością, walczy z cukrzycą, z miażdżycą i z wieloma chorobami metabolicznymi. A jak wiemy, dzisiaj choroby metaboliczne, to co Ilona lubi najbardziej, czyli mówić o diecie, to jest plaga. Tak, dzisiaj dziecko rodzi się i już jest dylemat, czy karmić piersią, czy karmić butelką, co dać, czyli już zaczynamy myśleć o diecie dla tego dziecka, ale to z tego, że myślimy o tym mleku dla dziecka, właściwie co matka je, prawda? I to jest bardzo ważne. I ja się tego dokończę, jeśli chodzi o naukę, nauka lubi obserwować, a zwłaszcza te medycyny, te właśnie matki naszych medycyn, i zaczyna badać. I dzisiaj już wiemy, że w badaniach wychodzi, że berberyna, czyli ten alkaloid, ma ogromne znaczenie w poprawie jakości życia i nawet oprócz tych chorób metabolicznych, które tutaj wymieniłam, jeszcze bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o choroby Alzheimera, reumatoidalne zapalenie stawów, żołądkowo-jelitowe, choroby serca. W zasadzie można powiedzieć, że na wszystko działa. Tak.
I to od razu mi się też przypomniało, kiedyś były takie badania robione, to był bodajże 2012-2016 rok w rzymskiej klinice pediatrycznej Dzieciątka Jezus, gdzie robiono właśnie badania na dzieciach, które miały właśnie otyłość, choroby metaboliczne, miały też cukrzycę i wiecie, drodzy Państwo, ciekawe jest to, że w ogóle te choroby starszych ludzi w tej chwili przychodzą na dzieci, to jest w ogóle pierwsza taka informacja. Tak. Te dzieci miały również niealkoholowe stłuszczenie wątroby, przerażająca rzecz. Dzieci. Tak. Bo mamy alkoholowe i niealkoholowe, więc to się dzieje i drodzy Państwo, wiecie co zauważono? Że u wszystkich jakby wspólnym mianownikiem był nadmiar fruktozy, czyli owoców w diecie. I to jest straszne, dlatego że my... Uczy się i mówi, jedzcie owoce, jedzcie owoce, wszystkie piramidy żywieniowe mówią owoców i warzyw do bólu. I tu jest prawda, warzyw do bólu, tak. Tylko, że my bardzo często, ponieważ dziecku i bardzo często osoby, które dbają o zdrowie, nie dają dzieciom słodyczy i słusznie, natomiast w zamian dajemy owocu. I to owoce w sumie od rana do wieczora. I co się dzieje? Jest istotna różnica między odpowiednią ilością fruktozy w organizmie i ona, czyli jak wszystko, wszystko w zdrowych ilościach. I ona jest spokojnie przetwarzana, nie ma problemu, zamieniana jest glukozę na podstawową jednostkę funkcjonującą w naszym organizmie. Natomiast nadmiar fruktozy przez okrężnicę, nieprzerobiona fruktoza, bez jej nadmiar, że na przykład powyżej szklanki, przedostaje się przez okrężnicę do wątroby i tworzy nam właśnie niealkoholowe stłuszczenie wątroby. I drodzy Państwo, zaobserwowałam u swoich klientów. Jak widziałam niealkoholowe, widziałam stłuszczenie wątroby, bo to widać na biorezonansie. I oni mówią, proszę Pani, jak to jest możliwe? Ja nie piję alkoholu, nie palę, nic. I nagle patrzę dietę, czytam, a tam prawie owoc od rana do każdego posiłku, owoc. I jak ja mówię owoce, proszę Pani, ale wszyscy mówią, że jedzmy. Tak. I ja teraz, drodzy Państwo, ponieważ niejednokrotnie prowadziłam wykłady i przygotowywałam się i właśnie szukałam tej piramidy żywieniowej. Teraz w tych czasach się nie nazywa żywieniowa, tylko zdrowego stylu życia, dlatego że u podstaw leży ruch, sport. Ruch, tak. Kiedyś tego nie było. Tak. Potem na drugim miejscu jest woda i oleje. I znalazłam taką jedną, która była absolutnie moja. I właśnie tam było napisane tak, 4-5 porcji warzyw, jeden owoc dziennie. Tak. I ja mówię, drodzy Państwo, tak, jeden owoc dziennie, ale pod warunkiem, że nie mamy wzdęć, nie mamy problemów z jelitami, bo jeżeli już to i mamy... że jest sezon na te owoce. Przede wszystkim jest dokładnie sezon i na pewno, drodzy Państwo, jak macie zimne ręce i zimne stopy i zimą sobie jecie banany i robicie sobie sok z pomarańczy, myśląc, że to jest, da Wam zdrowie, to grubo się mylicie, dlatego że my żyjemy tu w Polsce, w naszej strefie klimatycznej, zimą nie rosną owoce. I to jest bardzo ważne. I jeżeli zafundujecie sobie, pomyślcie, owoce, które są, które są za granicą, to one rosną w ciepłych krajach. Dlaczego rosną w ciepłych krajach? No proste, po to, żeby wyziębiać organizm. Czyli wy sobie z rana zimą zafundujecie szklankę soku z pomarańczy, to po pierwsze jest nadmiar fruktozy, to już na dzień dobry, a po drugie cały dzień będzie Wam zimno. I nie dziwcie się, tak samo jak picie zielonej herbaty. Wszystko jest zdrowe dla zdrowych ludzi w odpowiednich ilościach. Dokładnie. To jest bardzo ważne. Ale tutaj wspomnieliśmy o, mówimy o berberynie, jak zwykle ja odchodzę od tematu, ale myślę, że są takie małe, jakby całość, dopełnia. Ale to ja tylko jeszcze powiem, to jest bardzo fajne, co powiedziałaś o tych owocach. Mam bardzo dużo pacjentów i raczej rodziców małych pacjentów, którzy przychodzą i lamentują, proszę Pani, on żadnych owoców nie je, jak to dziecko może funkcjonować? Jakby są dwa fajne organizmy. I odpowiedzi na to pytanie. I w ogóle organizmy, jeśli chodzi o intuicję, to jest, jeżeli nie jest zaśmiecony organizm dziecka i kobiety w ciąży. To są dwa okresy w życiu, które pokazują, na co mamy ochotę i co powinniśmy jeść. Dokładnie. I słuchać swojego organizmu. Mówię o niezaśmieceniu, no bo wiadomo, jak dziecko będzie jadło słodycze, no to po owoc nie sięgnie. Ale mówimy o racjonalnej diecie, mówimy o sezonowej diecie i o tym, że nie trzeba wyrywać sobie włosów, jak dziecko nie chce jeść owoców. Takiej szerokości owoców. Tak? Dokładnie. I to jest właśnie takie instynktowne, bo to już a propos owoców, ale jeszcze są sytuacje takie, że rodzice mi zgłaszają, że dziecko jadłoby non-stop sól. Ja mówię, dajcie tej soli. No tak. Dziecko chce mieć łyżkami masło. Ja mówię, no i co? No ileż może? Ja mówię, pół kostki masła. Jak ma ochotę, prawda? Jak ma ochotę, to palcami niech je, ile chce.
to jest instynkt. Tak samo moje dziecko, to już też odbiegnę od tematu, ale bardzo chciała pić sok z aloesu. No taki zasmakował. Ja to spróbowałam, mówię, kurczę, jakieś dziwne smaku, aloes jest taki różny. I ona mi się zapytała, czy ona może wypić tego więcej. Sobie myślę, weź trochę, zobaczymy jak się czuje, że może była przeczyszczenie, może jakąś reakcję, bo jest napisane 30 ml. No i potem w sumie mówię, dobra, tak pomyślałam, organizm potrzebuje, czyli jest jakaś potrzeba. Tak. I wiecie, drodzy Państwo, co się stało? Ona mi ten litr, który jest na miesiąc czasu, wypiła w 3 dni. Piła go szklankami, tylko prosiłam, żeby dolewała wrzątku, bo on był w lodówce po otwarciu. I po 3 dniu wydaliła tyle glisty ludzkiej, że ja byłam w szoku. To był dosłownie spaghetti. Ja w życiu nie pomyślała, że aloes na takie rzeczy jest. To znowu odchodzimy od tematu, ale chciałam tylko powiedzieć, co to znaczy instynkt, zwłaszcza u dzieci. Tak. Dzieci słuchajmy są, dzieci. Słuchajmy, tak. Dzieci wiedzą, co im potrzeba, oczywiście nie mówimy o słodyczach, bo jeżeli chcą nadmiar słodyczy, to po prostu najczęściej mają pasożyty. I telewizor i gry, to też. No tak, to są to zdroworozsądkowo wiemy, że to, nie jest dobrze. Ale ten instynkt zabijamy u dzieci, mówiąc, że mama wie lepiej. Że coś jest narzucone ogólnie. Lepiej. Tak, tak samo dzieci z autyzmem bardzo często też nie chcą mieć owoców. Dlaczego? Tak. Dlatego, że autystyczne to jest problem z jelitami, z florą bakteryjną. Czyli to, co wspomniałam na początku, mamy nadmiar fruktozy, która nam też upośledza florę bakteryjną, nadmiar. Drodzy Państwo, tu jest wyraźnie zaznaczam nadmiar, żeby nie było, że ja mówię, że owoce są niezdrowe. Tak, żebyśmy tego nie powiedziały. I to, co poruszyłaś, to się też odnosi berberyny. Proszę Państwa, co robi berberyna? Tak? No bo jest w korzeniu, jest alkaloidem i zaczynamy go stosować. Okazuje się, że zaczyna wprowadzać w jelitach porządek. I myślę, że to jest clue, dlaczego ta berberyna ma taki szeroki wachlarz właśnie, bo jest taka chorób, na które działa. Większość ludzi mówi tak, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dokładnie. Ale są takie substancje i właśnie berberyna jest jedną z nich. Jeszcze lubię kurkuminę z piperonem i z oli. To są takie dla mnie trzy kluczowe, które w mojej ocenie działają. A ja probiotyki. Ale to jest inna, to na ten temat też pewno dużo powiemy, ale to są takie, mam takie perełki, jak ja to mówię, są takie perełki, które są standardem i komu by się ich nie przepisało, to raczej będzie dobrze. Mm. Jedyne co tylko przy kurkuminie, skoro już je wymieniłam, to od razu powiem, że osoby, które są na leczeniu hormonalnym, nowotworowym nie mogą kurkuminy z piperyną. Ale dobra, to... Kurkuminy z piperyną, no to musimy podyskutować później. Kiedyś też o tym powiemy. W każdym razie, tylko właśnie a propos tego szerokiego spektrum, to co powiedziałaś. 85% chorób rozpoczyna się w jelitach. Dlaczego w jelitach? Bo tutaj mamy po pierwsze taki szlak jelita-mózg, który poprzez florę bakteryjną. Jest nerw, który przechodzi po prostu od jelit, idzie do głowy. Nerw błędny, ale tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, że w zasadzie ponad 85% ma swój początek w jelitach i wszystko zależy od flory bakteryjnej. Jeżeli tam jest porządek, a berberyna właśnie to porządkuje, ona wprowadza, reguluje i wprowadza homeostazę w florze bakteryjnej. Coś tak? Dokładnie to jest to. Ja chciałam znowu dać przykład. Ilona mi upomniała, żeby nie mówić o samochodach, więc powiem, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że macie gospodzie w domu i ona Wam sprząta. I taka właśnie jest berberyna, czyli robi porządek, układa wszystko tak, żeby dobrze funkcjonować. I dzisiaj wiemy, że jelita mają, wytwarzają się tam hormony, przetwarzają się tam witaminy, zachodzi to, co mówiłaś, te szlaki metaboliczne, przekształcania w różne przetwarzania, powiedzmy, białka w aminokwasy, tych tłuszczy w kwasy tłuszczowe, coś, co nasz organizm po wchłonięciu z jelita przez obieg krwionośny dostarcza do organizmu, odżywiając ten organizm. I to jest bardzo ważne. Tu jest jeszcze ważne, przepraszam, bo wspomniałaś akurat już o tych szlakach, ale jeszcze poza tą florą, jeszcze ważne jest to, że ona naprawia nam nabłonek w jelicie. I to jest przeogromnie ważna rzecz, dlatego że jeżeli już się okazuje, że dostały się do nas pasożyty bakterie i wirusy, to jest nieuniknione. Proszę Państwa, to nie jesteśmy w stanie się od tego uchronić. Nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie naprawić kwas, sok żołądkowy i wtedy jest. Tak. Ale to powiemy następnym razem. Tak. To jest na kolejną rozmowę. Ale do czego zmierzam? Jeżeli już one tam są, to ona też, te patogeny w nas, one bardzo często, niejednokrotnie lambria, niejednokrotnie ten goryjec, one nam rozszczelniają jelita. To dosyć skutecznie uszkadzają nam jakby powierzchnię wchłaniania. I właśnie berberyna
wpływa na to, żeby to czym prędzej zregenerować. Czyli mamy takie dwie konkretne rzeczy, czyli naprawa jelita, nazwijmy to. Czyszczenie. I dodatkowo, to w sumie trzy, i dodatkowo jakby to wprowadzenie homeostazy, jeżeli chodzi o florę bakteryjną, która na dobrą sprawę wpływa i na choroby tutaj neurologiczne, no bo tutaj mamy ten szlak jelita, flora, mózg. Reumatoidalne, metaboliczne, otyłość, insulinooporność, to jest... Więc proszę Państwa, może... Muszę Ci przerwać. Jeszcze powiem o insulinooporności, bo wiele osób, i na pewno Ty też się spotkałaś w takiej praktyce, przychodzi do Ciebie i tak, proszę Pani, nie wiem co jest, nie mam siły, czuję się słabo, ja nie jestem sobą, nie mam siły na nic, idę do lekarza, wszystkie badania są idealne. Tak. No i jest problem. I tutaj najczęściej już są początki insulinooporności, dlatego że... A często mają też wzdęty brzuch i... Dokładnie. Tak. I albo taki liczy apetyt, albo też jeszcze dodatkowo takie osłabienie. No, różne są tego objawy, ale to w zasadzie wszystko. I coraz więcej osób to ma. I to w coraz młodszym wieku. I muszę Państwu powiedzieć, że insulinooporność jest bardzo niebezpiecznym schorzeniem, dlatego że jest ciche, dlatego że nie boli, tak jak cukrzyca, niestety wpływa na nasz mózg, wpływa na nasze organy, bo to jest tak, gdyby ciągle zalewać sokiem, powiedzmy, ten stół, czy ciągle zalewać sokiem podłogę czy kanapę i nie wycierać, bądź też miodem i nie wycierać i warstwa po warstwie przykleja się i niestety powoduje niedotlenienie, powoduje niedożywienie tej danej komórki, danego organu i upośledzenie. Tak? I to jest ważne, żeby tą inną opornością jak najszybciej ją zweryfikować. Działać. I właśnie my, naturopaci, my jesteśmy po to, żeby Państwu właśnie w takich sytuacjach, gdzie jeszcze nic nie wiadomo, o co chodzi, a ja na przykład już po biorezonans, ja w ogóle sobie bardzo cenię biorezonans. Ja wiem, że w Polsce jest to traktowane, że to jest, nie wiem, nie chcę już tego nazywać po imieniu, bo słowa są brzydkie. Natomiast wiem, że są kraje, które mają lepiej rozwiniętą medycynę. Chociażby tutaj nasz bliski Zachód, gdzie biorezonans jest szanowany i tam ludzie nawet mają... To są jakieś kraje trzeciego świata, bo żeby o tym powiedzieć, tak? I lepiej... żeby ktoś nie powiedział, że to są szamani, tak? Tak. Nie, to są lekarze. Nie chciałam tego użyć słowa, natomiast w Polsce jest jakby trochę taka... brzydko mówiąc, walka z tym, natomiast jakby uważam, że wysokiej jakości biorezonansy pokazują te wczesne fazy, wykrywają jakby rozpoczynania się pewnych tendencji do chorób i tu jest ten moment, gdzie jeszcze nie wychodzi w badaniu laboratoryjnym, a już odzywa się to na ciele, że mamy coś i z nami to, się nie dzieje. To, co mówiłyśmy ostatnio, to jest taka właśnie, że każda choroba zaczyna się 20, 10, 15 lat różnie, dokładnie. I to jest ciekawe, bo to jest ten idealny moment, żeby absolutnie temu zapobiec, nie rozwinąć tego i wręcz przeciwnie, zredukować, bo większość chorób naprawdę da się wyprowadzić. My mamy tutaj, to, o czym Ty mówisz, mamy preparat, czyli coś, co mamy wyprowadzić we wczesnym stadium. Proszę Państwa, jeżeli już zaczynamy myśleć, że jesteśmy przemęczeni, a kładziemy się spać coraz wcześniej, zaczynamy źle kojarzyć w pracy, zaczynamy zapominać klucze, zapominać gdzie co. I na początku to mówimy, kurczę, ach, z wiekiem to przychodzi, kto nie zapomina. I jeszcze nadciśnienie ból głowy, bardzo ważne. Dokładnie. To zacznijmy tą prewencję. I to wtedy nazywa się prewencja. My tutaj jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć jedną ważną rzecz. No. O wyhamowywaniu cytokin prozapalnych w makrofagach, pokrężnicy i na błonku. To jest istota. To jest... czyli jednym słowem niwelowanie stanów zapalnych. Berberyna. Berberyna. No właśnie. I tutaj mamy... Proszę Państwa, i teraz jak ją stosować? Co i kiedy? Między posiłkami dwa razy dziennie. Zresztą zawsze słuchamy się zaleceń producenta, dlatego że są różne stężenia tej berberyny. Mm. Po prostu to, co producent napisze, należy tak po prostu brać. Ja tak zawsze. Okej, okay, super. Sproszkowana berberyna, alkoid, to nie jest narkotyk, to jest bardzo dobre dla zdrowia. Narkotyki. Żeby nie mylić, no tak, bo ktoś powie, taka nazwa podobna. Myślę, że wyczerpująco i powiedzieliśmy, jeżeli będą jakieś pytania, proszę zadawać oczywiście na kanale, postaramy się z Iloną jeszcze nie raz odpowiedzieć na Państwa problemy, na Państwa zapytania, ciekawostki, a dzisiaj to już kończymy. Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkiego najlepszego. Do widzenia.
Drodzy Państwo, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie mnie spotkać na moim fanpage'u Ilona Wężyk, Saba Medycyna Naturalna. Tam możecie do mnie pisać. Ja postaram się, jeżeli znam odpowiedź, to na to odpowiedzieć. Możecie w taki też sposób się ze mną i z Jolą kontaktować. Tak, ja na Facebooku jestem jako Jolanta Nalewaj Nowak. A jeżeli są jakieś może propozycje co do naszych odcinków, to też bardzo chętnie. To też chętnie odpowiemy na te pytania. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Dobrego. Ale to czekaj, dzisiaj już kończymy? Tak, no ja dogram. Ale to ja dogram. Nie, to powiedziałam. Nie powiedziałam. Powiedziałam przy dzisiaj. Pierwszym, no gdzie? To powiem dzisiaj nie. Co odcinek dzisiaj powinniśmy? Tak. Aha, to aha. Nie. A ja nie mam fanpage. Ja powiem. No to ja dobra, to właśnie usiądź i udawaj. Tak, nie, no ja tak. Drodzy Państwo, jeżeli. No, czekaj. Wow! Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.